Drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post. Dzisiaj rozpoczynamy nasze nabożeństwa Gorzkich Żali. Historia jest taka, że sięga XVIII wieku. Jaki jest cel Gorzkich Żali? Jest przystanięcie przy Chrystusie cierpiącym, tym, który niesie krzyż i który umiera. Jest współczucie, jest wpatrywanie się właśnie w cierpiącego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Siostry bracia, chciałbym w tym roku was poprowadzić w takiej refleksji, korzystając z księgi proroka Izajasza. Przez te kolejne niedziele i kolejne nabożeństwa chciałbym razem z wami odkrywać niezwykłe Słowo Boże, niezwykłe teksty ze Starego Testamentu, które niosą zapowiedź tego, co się wydarzy. Chociaż one są też przerażające, bo właśnie opisują cierpiącego człowieka, to niosą niezwykłe pocieszenie, ponieważ niosą nadzieję zbawienia. I chciałbym, żebyśmy w tym Słowie Bożym odkryli zapowiedź o Jezusie Chrystusie. Przygotowałem dla was taką pomoc. Myślę, że uda mi się na każdą niedzielę przygotować, żeby nam te teksty też towarzyszyły jakoś w poszczególnych tygodniach Wielkiego Postu. Taka pomoc, kilka wersetów, kilka myśli. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali tak wprowadzić trochę naszą wyobraźnię, naszą myśl właśnie w te teksty, które zaczną się za tydzień. Siostry, bracia, spróbujmy też odrzucić takie myślenie, które może się nasunąć, że my żyjemy w czasach popaschalnych i co nam po Starym Testamencie? Przecież my to wszystko wiemy. My już to wszystko wiemy i po co tam sięgać? Zobaczmy, że Stary Testament jest ciągle odczytywany, ciągle medytowany w Kościele. Prawie każda msza święta to też teksty ze Starego Testamentu. Pierwsze czytanie, psalm, to są teksty właśnie Starego Testamentu. One są ciągle wykorzystywane w medytacjach, w rekolekcjach, w innych nabożeństwach. Spróbujmy tam odnaleźć też niesamowitą głębię, poznać myślenie Pana Boga, poznać Jego logikę, poznać Jego pragnienia wobec człowieka. I właśnie doskonałą okazją jest to wspólne zatrzymanie się nad księgą proroka Izajasza. Ona składa się z takich trzech zasadniczych części. Pierwsze 39 rozdziałów to tak zwana księga sądu nad Judą i Izraelem. Proto Izajasz, pierwszy Izajasz. To są właśnie zapiski proroka Izajasza, który żył i głosił słowo Boga w VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy to były takie bardzo niespokojne czasy dla Izraela. I on występował, żeby pewne rzeczy obwieścić Izraelowi. Można powiedzieć, nie został przyjęty. Umarł w takim zapomnieniu, jego nauka nie została przyjęta. Druga część to rozdziały od 40 do 55 i my nad tą częścią właśnie zatrzymamy się w tym roku. To jest tak zwana księga pocieszenia. To jest tak zwana księga Deutero-Izajasza, drugiego Izajasza. 200 lat później, w VI wieku, przed Chrystusem pojawił się pewien człowiek, który właśnie na nowo odkrył te teksty proroka Izajasza. On je na nowo przemyślał, zobaczył ich świeżość, głębię, autentyczność i dał Izraelowi pocieszenie właśnie na podstawie tych słów. Po 200 latach. No i ostatnia część od 56 do 66 to jest Księga Triumfu. Siostry, bracia, spróbujmy właśnie w tym roku pójść za tym słowem Izajasza. Zajrzyjmy tam, do tej księgi pocieszenia. Bardzo was proszę, zachęcam, przynoście ze sobą Biblię Starego Testamentu na te nabożeństwa. Trwajmy przed tym Słowem Bożym, miejmy je otwarte na tych nabożeństwach. Przynieście ze sobą za tydzień, potem w kolejne niedziele. Siostry, bracia, śpiewaliśmy przed chwilą
na początku naszego nabożeństwa takie słowa. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Zobaczmy, siostry, bracia, że to nie ma być takie emocjonalne nabożeństwo, w którym jest trochę więcej smutku, takiej zadumy niż zwykle. To ma być naprawdę wniknięcie w przepaść męki, która się dokonała w życiu Jezusa Chrystusa. To ma być naprawdę zrozumienie, że przez te zbawcze czyny, którymi była męka, dźwiganie krzyża i śmierć Pana Jezusa, dokonało się nasze odkupienie. Tam wtedy, na Golgocie, na krzyżu, Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego. Dokonał oczyszczenia naszych dusz z grzechów naszych. Obmyj duszę z grzechów moich. Można powiedzieć, że my w tym nabożeństwie przenikamy, przechodzimy do tamtych wydarzeń. Chcemy tam w tym uczestniczyć. Chcemy się tym przejąć. Zobaczyć, co przyniósł grzech. Co on uczynił z człowiekiem i do czego Bóg musiał się posunąć, żeby tego człowieka, biedaka w grzechu uratować. Bóg musiał właśnie ten wyrok wykonać na sobie. I my to rozważamy właśnie podczas tych nabożeństw. Wchodzimy w przepaść męki Pana Boga. I to po pierwsze ma nam przynieść na nowo te refleksje o Bożym miłosierdziu, że Bóg jest zdolny do czegoś takiego dla nas, bo nas kocha. A po drugie ma nas to przerazić na temat grzechu. Że w takim razie czym jest grzech? Co to jest za ohyda, że doprowadził do śmierci Syna Bożego? Ma nas to, nie boję się tego słowa, przerazić. Ma nas to zachować od grzechu, żeby nie grzeszyć. Siostry, bracia, to kiedy przychodzi pokusa, pomyśl wtedy, co Jezus musiał za to uczynić. Ja nie chcę grzechu w swoim życiu. Niech cię to zatrzyma przed grzechem. Niech to będzie jedna z tych hamulców przed grzechem. Jezu, nie chcę Tobie już dokładać, nie chcę Tobie już więcej dokładać, nie chcę, żebyś cierpiał. Właśnie po to jest to nabożeństwo, żebyśmy zobaczyli tę przepaść męki Jezusa Chrystusa. Siostry, bracia, tak się składa właśnie, że pokrywają się pewne dzisiaj wątki. W tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg po potopie zawiera z człowiekiem, z ludzkością przymierze. I dzisiaj ja wybieram kilka takich tekstów właśnie z proroka Izasza, które mają nas podprowadzić pod te pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, o pewnej tajemniczej postaci zapowiedzianej w Starym Testamencie, która weźmie na siebie grzechy swojego narodu. Dlaczego mówię o Księdze Rodzaju? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na ten pierwszy tekst, który zamieściłem na tej kartce na drugiej stronie z 54 rozdziału Izajasza, żebyśmy wszyscy zobaczyli, co głosił Izajasz. W przystępie gniewu zakryłem na chwilę moje oblicze przed Tobą, lecz w wiecznej łaskawości obdarzyłem Cię miłością, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Ponawiają się dla mnie jakby dni Noego. Siostry, bracia, spróbujmy chwilę się zatrzymać nad tym tekstem. Dlaczego był potop? Dlaczego Bóg spowodował ten potop? Kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, tam w końcówce 6 rozdziału tej księgi znajdziemy takie słowo. Ziemia wobec Boga była pogrążona w złu i pełno było na niej bezprawia. Bóg widział panujące na ziemi zepsucie. Bóg widział panujące na ziemi zepsucie, bo ludzie wybrali złe drogi. Ludzie wybrali złe drogi. Bóg widział to panujące na ziemi zepsucie,
dlatego postanowił je oczyścić. Izajasz wyraża to w ten sposób, że w przystępie gniewu zakryłem na chwilę moje oblicze przed Tobą. Siostry, bracia, zobaczmy, co nam mówi Słowo Boże, że Bóg na chwilę jakby uruchomił gniew, widząc zepsucie, widząc tę ohydę grzechu, do którego człowiek jest w stanie się posunąć, Bóg na chwilę tylko uwolnił swój gniew. Efekt jest tego taki, że cała ziemia została zalana. Ocalało 8 dusz, jak mówi dzisiejsze drugie czytanie mszalne. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostali zbawieni dzięki wodzie. Siostry, bracia, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby dzisiaj Bóg uwolnił swój gniew. Ile dzisiaj na świecie jest niewiary, ile dzisiaj jest grzechu na świecie, ile my grzechu widzimy w naszych rodzinach, w pracy, w naszej parafii, w naszym mieście. Wyobraźmy sobie, że Bóg uwalnia dzisiaj gniew. To nas nie ma. 8 osób w Biblii ocalało. Noe, jeden sprawiedliwy, który swoją rodzinę zdążył uratować. Więc jeśli przychodzi ci na myśl, siostro i bracie, takie usprawiedliwianie siebie, że nie jest jeszcze najgorzej, to pomyśl właśnie tym obrazem. Bo czasem ludzie mówią, przychodząc albo gdzieś tam prowokując, no księże, takie zwykłe grzeszki, tam, to co zawsze, z czego mam się spowiadać? Jest lepszy niż Noe? A Pan Bóg mówi przez Izajasza, w przystępie gniewu zakryłem na chwilę moje oblicze. I to spowodowało właśnie taki efekt. Ale zobaczmy, co Pan Bóg przez Izajasza mówi dalej. Ponawiają się dla mnie jakby dni Noego. To się ciągle dzieje. Ale zobaczmy, co jest dalej. Jak przysiągłem, że wody Noego już nigdy więcej nie zaleją ziemi, tak też przysięgam nie gniewać się na Ciebie i nie karcić Ciebie. Jakie to jest niezwykłe słowo dla nas. Siostry, bracia, Pan Bóg nie chce się gniewać. On nie chce uwalniać tego gniewu, bo to byłoby dla nas przerażające. Pan Bóg mówi właśnie w swoim słowie, już nigdy więcej wody Noego nie zaleją ziemi. Przysięgam nie gniewać się na Ciebie, mówi Pan Bóg do nas, i nie karcić Ciebie. To my mamy czasem taką pokusę, żeby skarcić kogoś, żeby osądzić kogoś, tego grzesznika. Pan Bóg nie. Dlatego, siostry, bracia, wybieram dzisiaj to słowo, żeby podprowadzić nas pod tę pieśń o Słudze Jahwy, bo Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika. On nie chce karać, nie chce się gniewać, bo On kocha swoje ukochane dzieci. I dlatego potem dokonuje dzieła odkupienia na sobie. Ten wyrok gniewu wykonuje na sobie. My możemy to zobaczyć właśnie śpiewając te pieśni, które są tak pełne bólu. One opisują to cierpienie Jezusa, Jego mękę. Właśnie Bóg robi to na sobie, żeby nas od tego zachować. To jest odkupienie, na które Bóg się zdecydował. I my mamy w Wielkim Poście właśnie odkryć te tajemnice Bożego miłosierdzia, zachwycić się tym na nowo i jeszcze bardziej uchwycić się Pana Boga, Jego miłości, Jego miłosierdzia, Jego ducha. To, co ksiądz Piotr powiedział na mszy świętej. Tylko w mocy ducha jesteśmy w stanie być przy Bogu i żyć tak, jak On chce, żebyśmy żyli. Dlatego, siostry, bracia, spójrzmy na te kolejne teksty, na ten pierwszy tekst, Izajasz 45. Izrael będzie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie będziecie się wstydzić, ani nie doznacie hańby po wszystkie wieki. Izrael. Można by też powiedzieć, przecież my nie jesteśmy Izraelem. Przecież to jest tekst odnoszący się do narodu wybranego. Siostry, bracia, nie. Pan Jezus uczynił nowy Izrael. My jesteśmy nowym Izraelem. Kościół jest nowym Izraelem.
My przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, Jego ludem, odkupionym, ukochanym. To słowo właśnie jest skierowane także do nas, a może tym bardziej do nas. W to słowo dzisiaj, słowo Izrael, zastąp dzisiaj swoim imieniem. Staw tam swoje imię i nazwisko. Izrael będzie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie będziesz się wstydzić, ani nie doznasz hańby po wszystkie wieki. Taki jest Bóg Starego Testamentu. To zapowiada i to zrealizuje w swoim Synu na Golgocie, na krzyżu. Abyśmy nie musieli się już wstydzić, abyśmy nie doznali hańby z powodu grzechu. I potem ten ostatni tekst, ten środkowy. Wznieście swe oczy ku niebu i spójrzcie w dół na ziemię, bo niebiosa jak dym się rozwieją, ziemia jak odzież ulegnie zniszczeniu, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać na wieki, a moje wyzwolenie nigdy nie przeminie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest moja nauka. Nie bójcie się obelg ludzi, nie obawiajcie się ich zniewag, bo mole zjedzą ich jak odzież i jak wełnę porze ich robactwo, lecz moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki, a moje zbawienie przez pokolenia. To jest właśnie też tekst, który nas podprowadza pod te kolejne pieśni o Słudze Jahwe, które będziemy zgłębiać, będziemy poznawać, a co za tym idzie właśnie logikę Pana Boga, Jego miłość. Siostry, bracia, dzisiaj rozpoczynamy te nabożeństwa. Rozpoczynamy na nowo jeszcze bardziej poznawać Pana Boga, jaki On jest miłosierny, co On uczynił w swoim Synu dla nas. To są precyzyjne opisy męki Jezusa. Żydzi, pomimo tego, że mieli to słowo, oni go nie poznali. Dlatego Pan Jezus zakłada Kościół, powołuje wspólnotę, która to potrafiła rozeznać, przyjąć i która tym żyje. Siostry, bracia, Pan Bóg pokazuje nam w swoim Synu właśnie, jak bardzo nas kocha. To nam pokazuje, ten obraz cierpiącego Jezusa pokazuje nam właśnie Jego potęgę, Jego miłość, ale pokazuje nam też właśnie, do czego może posunąć się człowiek, jak wielką ohydą jest grzech. I w tym wielkim poście spróbujmy właśnie o Pana Boga na nowo zawalczyć w swoim życiu, powalczyć z tymi naszymi pokusami, słabościami, z tym, co tak najczęściej smuci, obraża Pana Boga w naszym życiu. Spróbujmy zabrać się za to, żeby już Panu Bogu nie dokładać, po prostu. Dlatego też modlimy się za ten świat. Dzisiejsza intencja tego nabożeństwa. Modlimy się za Kościół, za najwyższego pasterza, za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby Pan Bóg dał im łaskę nawrócenia i opamiętania. Bo nie można zjednoczyć się z Bogiem w grzechu. Nie można się zjednoczyć z Bogiem. Dlatego my, jako chrześcijanie, wymadlamy, chcemy wyprosić łaskę nawrócenia i opamiętania dla tych, którzy żyją tak, jak ci ludzie sprzed potopu. Modlimy się, żeby oni się opamiętali, żeby byli tymi ocalonymi. To jest wielka misja też Kościoła. My dzisiaj, siostry, bracia, włączamy się wszyscy właśnie w modlitwę za wszystkich grzeszących, za wszystkich niewiernych. Ale modlimy się przede wszystkim za nas, abyśmy jeszcze bardziej zakochali się w Panu Bogu i doświadczyli Jego ogromnej miłości.